Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sebek z tej strony. Jak widzicie, jestem właśnie w trakcie ubierania naszej choinki. Nie jest ona duża, jest średnia, ale bardzo mi się podoba. Ja ogólnie zawsze miałem bardzo dużą choinkę, ale w tym roku stwierdziliśmy, że będzie troszeczkę mniejsza. Jak widzicie, jeszcze troszkę rzeczy tam mam do powieszenia na choinkę, więc zaraz się tym zajmę. No już taki klimat trochę świąteczny tutaj, można powiedzieć, się zrobił. Światełka wszędzie ładnie świecą. Dobra, słuchajcie, jestem strasznie ciekawy, jak zareaguje na tą choinkę Kubuś. Ona strasznie kuje, więc zobaczymy, czy w ogóle będzie do niej podchodził. A tak w ogóle Kubusia nie ma, bo pojechał znowu z mamą do babci. Zobaczcie, ile zabawek w ogóle. Reszta jest nawet w tym samochodzie. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do unboxingu. W ogóle możecie napisać w komentarzu, jak wam się podobają moje nowe kapcie. Takie kapcie świąteczne. Były dzwoneczki, ale ściągnąłem, bo boję się, że Kubuś zje. W dzisiejszym odcinku otworzę sobie jeszcze dużą puszkę z reprezentacji Polski. Oczywiście. Otworzę sobie dlatego, że chciałbym już w miarę szybko skończyć tą kolekcję. Zobaczymy, ile kart mi nowych wpadnie. Zrobię wam na jakimś odcinku prezentację albumu. Otworzę sobie tą dużą puszkę podczas ubierania choinki. Znaczy, oczywiście najpierw zrobimy unboxing, a później zrobię sobie... O, może zrobimy tak. A później zabiorę się za dalsze ubieranie choinki, więc napiszcie w komentarzu, jaką wy macie choinkę, czy macie dużą, czy macie małą, średnią. No i czy cieszycie się, że już niedługo święta, bo ja strasznie się cieszę. A tak w ogóle to miały być vlogmasy w tym roku, ale no niestety wyszło jak wyszło, no i nie dam rady. Nie zamawiałem też żadnych kalendarzy adwentowych, także za rok na pewno na 200% będą codziennie vlogmasy. Zresztą Kubuś już będzie większy, więc będziemy mogli sobie jakoś fajnie z nim ponagrywać. Teraz naprawdę dużo się dzieje. Kubuś zaczął chodzić, więc no mówię wam, jest niezły Saigon. Także dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do unboxingu tej dużej puszki kolekcjonera. Złączy nas piłka sezon, oczywiście czwarty. Zobaczymy, ile kart wpadnie. Mam nadzieję, że wpadną mi karty jakieś z Robertem Lewandowskim, bo mam ich strasznie mało. Chyba mam dwie, nie wiem, zaraz zresztą sprawdzę. Jestem już z powrotem, więc słuchajcie, przejdziemy sobie teraz do unboxingu tej właśnie dużej puszki. I spodziewajcie się, że teraz odcinki będą codziennie. Będą codziennie i zrobimy sobie właśnie taki klimacik świąteczny. Będzie sporo unboxingów, właśnie takich przed świętami. A tak w ogóle miałem sobie sprawdzić, ile mam kart z Robertem Lewandowskim. I zaraz wam powiem, bo jest słabo. A mam na razie, na chwilę obecną, tylko dwie karty z Robertem Lewandowskim. No cóż, słabo. Ale mam nadzieję, że w tym odcinku wpadną jakieś karty, więc wow, wszystko mi tutaj leci, słuchajcie. Otwieramy puszeczkę. Duża puszka moja zawiera 7 saszetek. 7 saszetek bez kart limitowanych, dlatego że karty limitowane już wcześniej sobie wyciągnąłem. Zresztą kto ogląda moje odcinki, to wiecie, o co chodzi. Puszeczkę położymy sobie tutaj koło tego świętego Mikołaja, którego mam nadzieję, że tam jakoś widać. Dobra, no i zobaczymy, czy coś fajnego wpadnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 saszetek i przechodzimy do unboxingu. A w następnych odcinkach będą unboxingi z innych kolekcji. No dobra, na tle choinki, mam nadzieję, że jakieś będę miał fajne szczęście i wpadną mi karty z Robertem Lewandowskim. I zaczynamy. Na początek mamy tutaj Klicha. Mamy Klicha na mazówce. Dalej jest Grosicki. Ależ pięknie, tak się świątecznie zrobił, jak ja kocham święta. Mamy tutaj Rybusa. Jest jeszcze Milik, a na karcie specjalnej, no po nodze tutaj raczej nie poznam, a jest to Szymański.
mamy tutaj Szymańskiego na karcie oczywiście specjalnej. Przechodzimy do kolejnej saszetki. Mamy tutaj saszetkę tutaj z kobietą. Bardzo ładną zresztą. No i zobaczmy, co będzie w drugiej saszetce. Tutaj mamy Krychowiaka. Mamy Krychowiaka. O, mamy tutaj Ewę. Brakuje nam jeszcze Adama. Dalej mamy tutaj Milika, Reca, a na karcie specjalnej, no i tutaj znowu nie poznamy, kto to jest, ale już widać, jest to Kamil Glik. Kamil Glik na karcie specjalnej. Zobaczymy, co będzie w saszetce tutaj między innymi ze Szczęsnym. I zobaczmy, co będzie tutaj. Piszcie w komentarzu, jak tam przygotowania do świąt, bo już święta za niedługo. Mamy tutaj Krychowiaka na karcie zwykłej. O, mamy Katarzynkę. Jest Katarzyna, Kasia, Krzysztof Piątek, Reca i tutaj mamy kogo? Szymański na karcie specjalnej. Dobra, przechodzimy do unboxingu. Kolejne saszetki. W ogóle ja myślałem, że te saszetki tutaj widać, a ich nie widać. Rzucimy je pod choinkę. Zobaczmy, co będzie tutaj z Robertem Lewandowskim. Mam nadzieję, że tutaj wpadnie nam jakiś Robert. No Roberta na razie coś słabo mi się trafia. Mamy znowu Klicha, znowu Grosicki, Bednarek, Kędziora, a na karcie specjalnej mamy tutaj Klicha. Klicha na karcie specjalnej. Te karty mi się bardzo podobają, fajnie się świecą. Możemy sobie powiesić na choinkę. A tak w ogóle myślałem, żeby zrobić choinkę taką saszetkową. Dobra, nieważne. Zresztą zrobię to za rok. Zobaczycie, o co chodzi. Fabiański tutaj na pierwszym planie i zobaczymy, co będzie tutaj. No dalej nie ma Roberta Lewandowskiego. No coś nie umiem go trafić. Tylko dwie karty. Dalej mamy Szczęsnego, Zielińskiego. Dalej jest Bednarek, Kędziora i na karcie specjalnej Kędziora. No gdzie ten Robert? No co jest grane? Zostały mi dwie saszetki, między innymi z Robertem Lewandowskim. Może tam akurat będzie, ale tutaj mamy Szczęsnego. No i zobaczmy, co będzie tutaj. A tutaj mamy oczywiście Krychowiaka, mamy też znowu Katarzynkę. I co dalej? No Piątek, Bednarek i na karcie specjalnej, w ogóle bardzo fajna, Paulinka. Paulina Dudek, ładna blondyneczka, ale nie jest to Robert Lewandowski. Co się dzieje? No co się dzieje? Mamy tutaj ostatnią saszetkę, Zieliński, Lewandowski i Glik. No i mam nadzieję, że tutaj w końcu wpadnie Robert Lewandowski, jest Grosicki, Szczęsny, dalej mamy tutaj Bednarka, Kędziorę, no i tu już widać po numerku, że nie będzie to Robert Lewandowski, a będzie to Reca z numerem 13. No niestety, no nie udało mi się trafić Roberta, może w następnych, mam jeszcze multipaki, może tam w multipaku jakiś wpadnie. No poluję, no ale coś ciężko, możecie napisać w komentarzu, jeżeli zbieracie tą kolekcję. Ilu już macie Robertów? Ile macie Lewandowskich? Ile macie Roberta Lewandowskiego? No i słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zrobimy taki sobie klimacik już świąteczny na tle choinki. O, no ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego dnia i coraz bliżej święta. Nie, no ja się strasznie jaram, bo bardzo lubię święta Bożego Narodzenia. Także już się nie mogę doczekać i będą to moje, nasze pierwsze święta z Kubusiem. Także pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko i dużo zdrówka Wam życzę. Trzymaj ta się jeszcze raz. Cześć!